Witam Państwa. Z mojej strony po takim meczu ocena może być jedna. No, mamy trzy punkty, mamy zdecydowane okazałe zwycięstwo, czyli ocena dla drużyny jest bardzo dobra. Nie ukrywam, że mieliśmy bardzo ciężki tydzień, bo ciężki mecz pucharowy w Ząbkach, który przebrnęliśmy, gramy dalej, ciężki mecz w Kielcach, który wygraliśmy w fajnym stylu, więc myślę, że odrobiliśmy to, co zepsuliśmy w meczu z Piastem i tak jak powiedziałem, jedna pasta się kończy, zaczynamy pisać drugą. Chciałbym, żeby tak było w kolejnych meczach. Czy łatwego zwycięstwa? No, zwycięstwo jest okazałe. Czy ono było łatwe? No, trudno powiedzieć, bo do momentu zdobycia pierwszej bramki Korona tam w jakiś sposób próbowała się odgryzać, ale rzeczywiście ja już tutaj byłem jako trener w Kielcach na wielu meczach, w których Korona stawiała trochę wyższe warunki. Z drugiej strony gra się tak, jak przeciwnik pozwala. My długimi okresami graliśmy tak, jak chcieliśmy. Goniliśmy Koronę piłką, graliśmy długo piłką i myślę, że to był klucz do sukcesu. Trzy rzeczy, które nasuwają się zaraz po meczu, to na pewno przy straconych bramkach zbyt wolny dojście do piłkarza przeciwników, zbyt mała na naszej połowie agresji, taki w odbiorze piłki. Druga rzecz to jest finalizacja. Budujemy akcję mozolnie, natomiast przychodzi moment, gdzie mamy podjąć decyzję odnośnie dośrodkowania, strzału bądź tego ostatniego podania. Nie wychodziło nam to tak, jakbyśmy chcieli. Nie jest to tak, jak trenujemy to w treningach. No i myślę, że trafiliśmy na bardzo dobrze dysponowanego dzisiaj przeciwnika, który wykorzystał bezwzględnie swoje sytuacje. Ważnym też momentem na pewno była kontuzja Siergieja, bo do tego momentu szczególnie ta nasza lewa strona była groźna, zarówno szczególnie w ofensywie i to w takich akcjach kombinacyjnych. W momencie straty Siergieja nie tylko straciliśmy tam siłę, jak również popełniliśmy dwa taktyczne błędy, które spowodowały, że Cracovia kontrolowała mecz. Dziękuję. Mówimy o tym ostatnim podaniu. To jest temat, który wraca jak bumerang, nawet przy wygranych meczach, nawet przy meczach w każdej, tak jak mówię, czy to wygranych meczach, czy poprzednich meczach. I to jest to troszkę niesymetrycznie mamy zbudowane te niektóre formacje. Na pewno jak patrzymy na mecz, potrafimy te akcje budować, dochodzimy do pewnego momentu i mamy problem z finalizacją. Dzisiaj wystąpił kolejny zawodnik w tej formacji, Hubert Laskowski, to jest kolejny wychowanek. No, nie mamy na dzisiaj żadnego innego piłkarza. Przemek Trytko nie był na 100% dysponowany dzisiaj do spotkania. De facto dzisiaj rzuciliśmy w ofensywie wszystko, co mamy. Te dwie pierwsze bramki, znaczy chyba były dużo uproszczenie, stwierdzenie, że nie było Malarczyka i dlatego tak łatwo no, Cracovia dobyła te dwie pierwsze bramki. Coś tam nie funkcjonowało, jak po tym sobie. Czyli dwa ostatnie mecze pokazują, że jak jesteśmy zespołem skonsolidowanym, czyli to są takim zespołem, jak pracujemy z sobą, to jesteśmy groźnym zespołem dla każdego. Natomiast jak nam wypadają poszczególni piłkarze, bo to nie tylko Piotrek Malarczyk, jak pan wie, ale to jest i Przemek, później wypadł Siergiej, to jest prawie 30% zespołu, to dla nas to są ogromne straty. Dzisiaj mecz pokazuje. To jest to, co często mówimy, natomiast no, niekiedy życie bywa bezwzględne i takie spotkania pokazują, że siła dzisiaj Korony to są zawodnicy, którzy już tu są dłużej, którzy się znają, którzy stanowią monolit. Natomiast ci młodzi zawodnicy bardzo dobrzy, ale oni potrzebują czasu, potrzebują ogrania, potrzebują też takich meczy, które spowodują, że będą więcej pracowali na zajęciach, że będą widzieli, że jednak daleka, daleka droga przed nami wszystkimi, żeby osiągnąć wyższy poziom. Jest pan w stanie odbudować psychicznie ten zespół przed. Ale to nie jest, to nie jest tak, że psychicznie, my wiemy, jak stąpamy po ziemi, to nie jest tak, że my mamy sobie jakieś ogromne mniemanie. My przychodzimy do pracy i pracujemy i wiemy, że nas czeka potężna praca. To podkreślamy cały czas. I to jest tak, że niekiedy spotkanie kończy się całkiem innym wynikiem, ale my tak samo pracujemy. Dzisiaj Cracovia pokazała nam, że daleka jest droga, ale ja myślę, że jak gdyby to nie jest jakieś uproszczenie, bo parę dni temu z Lechem zagraliśmy bardzo przyzwoite spotkanie na tle mistrza Polski, prezentowaliśmy się bardzo dobrze. Dzisiaj natomiast
Jak popatrzymy na to spotkanie pod względem tempa, szybkości biegu, ono było bardzo ciekawe. Natomiast na tle jakości, tak, dzisiaj Cracovia była o te trzy bramki na pewno lepsza.